Jest to niezwykle interesująca, ciekawa, ale bardzo trudna do organizacji impreza ze względu na bardzo bogaty program. Właściwie to są dwa w jednym, bo opiekunowie, którzy przyjechali z 50 drużynami, mają osobny program, żeby nie stresować siebie i zawodników, którzy uczestniczą w różnych konkurencjach. No a poza tym zwiedzają Gdańsk. Program krajoznawczy jest również bogaty, bo jest to zwiedzanie Gdańska, Szymbarka, Kaszub. Byli wczoraj na Helu i dzisiaj jadą, pojechali do Szymbarka, a młodzież po południu zwiedza Wisłą, Ujście, Trójmiasto również. Także mamy niezwykle bogaty program i bardzo ciekawe są efekty. Konkurencje są bardzo trudne, dlatego że wymagają wszechstronności. Młodzież musi się wykazać wiedzą krajoznawczą, wiedzą topograficzną na mapach, na kompasie. Muszą umieć wykazać, w tej chwili trwają marsze na orientację. Również różne czynności praktyczne, turystyczne, jak na przykład rozpalanie ogniska, jak na przykład udzielanie pierwszej pomocy. Również w takich konkurencjach jest zabawa, ponieważ w naszym turnieju uczestnicy robili rzeźby z piasku i musieli wyrzeźbić na plaży obiekty krajoznawcze pomorskiego województwa, więc to dla nich była i zabawa z piaskiem, jednocześnie musieli poznać te obiekty. Taką również zabawą była chociażby Samarytanka, gdzie musieli już w scenkach uczestniczyć, scenki pokazujące nawet krew, oczywiście krew, która była sztuczna, ale jednak robiła na nich wrażenie. I... Kurde! Ej, hallo! Proszę pana! Hallo! Słyszy mnie pan? Jezus Maria, proszę pana! Hallo! Słyszy mnie pan? Słyszy mnie pan? Niech mi ktoś pomoże! Halo! Halo. Proszę pana! Halo! Hej. Proszę się odsunąć! Proszę się odsunąć! Proszę się odsunąć! Proszę sobie usiąść! Proszę sobie usiąść! Proszę sobie usiąść! Proszę sobie usiąść! Co się stało? Co pana boli? Serce? Pana słyszy mnie pan? Dzień dobry, pogotowie ratunkowe. Na statku letniskowym w Gdańsku przy Wydmach. Zdarzył się wypadek, jedna osoba poszkodowana. 7, druga 8, na zawał. 9, 10. Oddycha, ale ma odmę. Odmę i złamaną nogę. Także naprawdę turniej jest bardzo trudny, wszechstronny. W szkołach z reguły się robi konkursy czy olimpiady, które wymagają jakiegoś jednego wycinka wiedzy. Tu jest właściwie ta wiedza bardzo powszechna, bardzo wszechstronna. No, należy wielki szacunek do tych dzieci wykazać, żeby ich jakoś dowartościować, ponieważ naprawdę przygotowania do tego konkursu są bardzo, bardzo trudne. Wspaniała forma spędzania wolnego czasu, nie tylko wolnego. To może być też sposób na życie, swoisty modus vivendi, co możemy zobaczyć w takim środowisku jak tutaj, za plecami panowie, którzy poświęcili życie tej dyscyplinie turystyki. To jest odmiana turystyczna, jest też odmiana sportowa. To jest, jeśli biegamy na orientację, tam większą rolę gra czas i przygotowanie kondycyjne. To jest bardziej forma zabawy i forma pożywki intelektualnej także. Często mapa to łamigłówka, z tą trzeba sobie poradzić. Nas to wciągnęło, jak widać. Naprawdę wspaniała sprawa i cieszymy się, że mieliśmy szansę, że komuś kiedyś się chciało coś takiego zorganizować na prowincji, w naszych terenach. I że mieliśmy szansę zobaczyć coś nowego, coś, co okazało się naprawdę wspaniałą formą rozrywki. We'll be right back.
Moim zdaniem najciekawsze są przygody i doświadczenia, które można spotkać przy różnych konkurencjach, a najtrudniejsza jest mimo wszystko praca zespołowa. Trzeba rozpoznać się na przykład zdjęcia i nazwać, co to jest, gdzie się znajduje. Jest o historii Kaszub. Byli Państwo na teście krajoznawczym, który był pisany akurat przez kategorię szkół podstawową. Był to test złożony z 50 pytań zamkniętych. Taki sam test, tylko że z pytaniami otwartymi i zamkniętymi pisały gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, których test był złożony głównie z pytań otwartych. Jesteśmy na finale centralnym ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju turystyczno-krajoznawczego. Jest to już jego 39. edycja. Jest to podsumowanie zmagań, które miały miejsce w terenie całej Polski. W poszczególnych województwach, wcześniej w powiatach, miejscowościach odbywały się eliminacje. Udział brali uczestnicy z danego regionu. Liczymy, że w całej Polsce wzięło udział około 2000 osób. Najlepsi z nich przyjechali tutaj i reprezentują swoje województwa. Do najciekawszych konkurencji, które można było tutaj zobaczyć, które przygotowali organizatorzy, należało turystyczne ABC. Jest to jedna z dyscyplin turnieju. Na nią składało się mniejsze takie konkurencje. Jedną z nich było gotowanie wody w menaszce na ognisku. Uczestnicy musieli zaaranżować kuchnię polową, rozpalić w niej ogień i zagotować wodę. Musieli tego, aby wygrać tą konkurencję, musieli zużyć tego jak najmniejszą ilość zapałek, papieru i w jak najkrótszym czasie zagotować wodę. Po kilku dniach tutaj bardzo cieszymy się, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Wszystkie konkurencje zostały bardzo dobrze przygotowane. Natomiast nie liczyliśmy się z tym, że również uczestnicy przyjadą bardzo dobrze przygotowani. Wszystkie konkurencje pokonują bardzo wysoko, z bardzo dużą ilością punktów, praktycznie maksymalną, co z jednej strony nas cieszy, a z drugiej strony zaskakuje. Będziemy musieli zaraz przygotować jeszcze trudniejsze rzeczy, aby sprostać wymaganiom uczestników.